słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Jezus modli się w dzisiejszym fragmencie Ewangelii o jedność swoich uczniów. Jest to intencja ciągle aktualna, ponieważ ciągle istnieją między nami podziały, które są zgorszeniem dla świata i antyświadectwem. Jedność chrześcijan to zakorzenienie w Chrystusie, to ścisłe zjednoczenie z Nim, a przez Niego z Bogiem Ojcem. Dokładnie tak rozumiał jedność sługa Boży ksiądz Stanisław Szulmiński, którego rok jubileuszowy, 80. rocznicę śmierci, w tym czasie obchodzimy. Brak jedności jest wynikiem naszej ludzkiej ułomności, czyli naszego grzechu. A czym jest grzech? Nieumiejętnym kroczeniem za Jezusem, trwaniem w złych nawykach, bronieniem się przed przyjęciem woli Bożej. Prawdziwa, pełna jedność jest w niebie. Nie możemy jednak zakładać rąk i mówić sobie: na ziemi nie zbudujemy prawdziwej jedności, poddajmy się i nie róbmy nic. Jedność między nami jest możliwa. Wierzę w to głęboko. Pierwszym krokiem do jej osiągnięcia jest poznanie prawdy. Poznanie prawdy i jej przyjęcie zbliża ludzi, burzy podziały i jest prostą, pewną i najłatwiejszą drogą do jedności. Co trzeba zrobić? Po pierwsze, odrzućmy przesądy, które tak skwapliwie budowaliśmy, własne wyimaginowane wyobrażenia, które urosły już do kategorii dogmatów, a następnie rozpalić w sobie pożądanie poznania prawdy i rzetelnie, wytrwale ją zdobywać. Kto pozna prawdę, ten ją pokocha. Kto pozna prawdę, ten pozna samego Boga.